Witam Cię, bracie i siostro, w następnym odcinku. W dzisiejszym odcinku chciałem się odnieść do poprzedniego i chciałem Ci pokazać, jak Chrystus otwiera nam oczy na stare przymierze, na rzeczy, które są w Nim zapisane. O proroctwach chciałem powiedzieć kilka słów. Jakie są piękne i tyle. Jak odnoszą się do Chrystusa. I właśnie dlatego w Niego wierzymy, ponieważ Bóg coś powiedział wcześniej, a to się później wykonało, a dosłownie, dokładnie, idealnie. I żaden człowiek tego nie mógł napisać bez natchnienia Ducha Bożego i bez Bożej pomocy. I dlatego wierzymy w Boga, oprócz oczywiście tego, że archeologia i różne historyczne fakty potwierdzają i po prostu to, że Jezus istniał, to jak umarł. I także z historycznego punktu widzenia możemy potwierdzić te fakty, które są zapisane w Starym Testamencie. Zacznijmy od tego, dlaczego proroctwa są takie ważne. No są ważne, ponieważ sam Bóg na nie kładzie nacisk i to jest to, czym pokazuje, że Go wyróżnia wśród innych bogów. Pamiętajcie o tym i wstydźcie się. Weźcie to sobie do serca, przestępcy. Wspomnijcie rzeczy dawne i odwieczne, bo ja jestem Bogiem, nie ma żadnego innego. Jestem Bogiem i nie ma nikogo podobnego do mnie. Zapowiadam od początku rzeczy ostatnie i od dawna to, czego jeszcze nie było. Mówię, mój zamiar się spełni i wykonam całą swoją wolę. Przywołuję ze wschodu ptaka drapieżnego z dalekiej ziemi mężczyznę, który wykonuje moją radę. Powiedziałam i wykonam to, postanowiłem i uczynię to. Słuchajcie mnie wy, twardego serca, którzy jesteście dalece od sprawiedliwości. Zbliżę moją sprawiedliwość, nie będzie ona daleko, a moje zbawienie nie odwlecze się. I położę w Syjonie zbawienie, a w Izraelu moją chwałę. To mówi Bóg przez Izajasza. Natomiast jeszcze przejdźmy do Łukasza. Wtedy on powiedział do nich: o głupi i serca nieskorego do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czy Chrystus nie musiał tego wycierpieć i wejść do swojej chwały? I zaczynając od Mojżesza i wszystkich proroków, wykładał im, co było o nim napisane we wszystkich pismach. I zbliżyli się do wsi, do której szli, a on zachowywał się tak, jakby miał ich iść dalej. Lecz oni go przymusili, mówiąc: zostań z nami, bo zbliża się wieczór. Widzimy tu, Jezus też kładzie nacisk na proroctwo i też mówi, że wszystko, co jest napisane od Mojżesza, tak w pismach jest o nim. Nim to tłumaczył. I teraz zacznijmy sobie od początku, od Księgi Rodzaju. Wtedy Pan Bóg powiedział do węża: ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wśród wszelkich zwierząt polnych. Na brzuchu będziesz się czołgać i proch będziesz jeść po wszystkie dni swego życia. I wprowadzę nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zrani ci głowę, a ty zranisz mu piętę. I tu już jest zapowiedź Chrystusa, tak? Bo on zmiażdży. On zmiażdży węża, zmiażdżył węża. No i tyle. Kobieta oczywiście jest Izrael, Kościół, jakby Kościół Boży, lud Boży, z którego wyszedł Chrystus. Dlatego tak naprawdę od samego początku, gdy Izrael, gdy Bóg powołał swój lud, tak, ten lud jest atakowany przez złego i już na samym początku po prostu miał zostać zniszczony. Przez złego miał zostać. Zły chciał go zniszczyć, ale mu się nie udało. Wiadomo, Bóg jest mocniejszy. Nie ma na świecie równowagi między dobrem a złem. Tak, jak to mówią niektóre wschodnie. Tylko po prostu Bóg zawsze zwycięża. Bóg daje nam tylko pewne lekcje. Natomiast zawsze z tego wychodzi to, co on chce, czyli dobro. Zawsze idzie w kierunku miłości i dobra. Natomiast też Bóg stworzył nas wolnymi. Dlatego niektóre rzeczy muszą się wydarzyć, żebyśmy pewne rzeczy zrozumieli. I żebyśmy więcej nie popełnili tych samych błędów, co popełniliśmy za pierwszym razem. Teraz przenieśmy się do Księgi Powtórzonego Prawa. Oczywiście nie pokażę wszystkiego, pokażę tylko część. Będę chciał tylko
część zaznaczyć. Nie będę, że tak powiem, pokazywał wszystkich proroctw, bo byśmy nam bardzo dużo czasu zajęło. Pokażę tylko część. O Jezusie już możemy proroctwa znaleźć na samym początku i takie, oczywiście to pierwsze proroctwo, które powiedział Bóg do węża, że z ludu Bożego wyjdzie ten potomek, który zmiażdży głowę węża, czyli szatana, czyli śmierci, tak? I to się stało. Wszystko się odnosi ogólnie do Chrystusa. Teraz chciałbym pokazać jeden, który mnie bardzo dotyka. Jedno proroctwo, które jest zawarte w święcie Paschy. Pan powiedział jeszcze do Mojżesza i Arona w ziemi Egiptu. Ten miesiąc będzie dla was początkiem miesięcy, będzie dla was pierwszym miesiącem roku. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela, 10 dnia tego miesiąca każdy weźmie sobie baranka dla rodziny, jednego baranka dla domu. A jeśli rodzina jest zbyt mała, aby zjeść baranka, niech dobierze go razem z sąsiadem, który jest najbliższy jej domu, według liczby dusz, naliczywszy tyle osób, ile mogłoby zjeść baranka. Wasz baranek ma być bez skazy, jednoroczny samiec. Weźmiecie go spośród owiec albo kóz. Będziecie go strzegli aż do 14 dnia tego miesiąca, a wtedy całe zgromadzenie Izraela zabije go pod wieczór. Potem wezmą z jego krwi i pokropią oba węgry i nadproże domu, w którym będą go spożywać i będą jeść tej nocy mięso pieczone przy ogniu i pszaśny chleb. Będą je jeść z gorzkimi ziołami. Nie jedźcie z niego nic surowego ani ugotowanego w wodzie, lecz tylko upieczone przy ogniu, z jego głową, nogami i wnętrznościami. Pewne szczegóły, które są w tym ujęte, to to, że Pascha miała być obchodzona w miesiącu Nissan 10 dnia. Należało wybrać baranka, tak, tego jednorocznego, bez skazy. Natomiast 14, tak, ten baranek był zabijany i jedzony. I teraz, co Jezus wypełnił z tego, z każdego święta Jezus wypełnił, natomiast jeszcze nie ze wszystkich. Niektóre proroctwa czekają na wypełnienie. Natomiast 10 miesiąca Nissan Jezus wjechał do Jerozolimy i został ogłoszony Mesjaszem przez cały lud. Był ogłoszony królem, był ogłoszony Mesjaszem. Tak? 10 został on wybrany przez całe zgromadzenie, przez cały Izrael. 10 Nissan, jak wjeżdżał na osiołku, został wybrany przez po prostu zgromadzenie jako ten baranek, który jest przeznaczony na to, żeby go zabić. Natomiast 14 miesiąca Nissan Jezus został zabity. Jak wiemy, cały Izrael krzyczał, żeby go ukrzyżować. Jak Paweł chodzi i głosi, to mówi, że to zawsze, czy tam Piotr, zawsze mówi, że to wy wydaliście go na śmierć. Wy wydaliście go na śmierć do Żydów, mówi tak. I to jest niesamowite, jak to się po prostu, to święto wypełniło się w Chrystusie. Jak Chrystus je wypełnił. Dosłownie. Nie tam, że coś tam napisał ktoś, jakieś symbole, nie wiem, 500 symboli, z których i tak można, jak na przykład ten słynny gość, który przepowiadał niby przyszłość, który był, jego księgi się ludzie do dziś fascynują. Chociaż tam są takie proroctwa w ogóle tak rozmyte, że można je do wszystkiego przyłożyć, tak? A tych proroctw w Piśmie Świętym, Nostradamus właśnie, tych proroctw w Piśmie Świętym nie da się do niczego, bo to jest wprost, to jest powiedziane tak wprost, tak dosłownie, że i tak to wszystko idealnie wypełniło, że nie da się tego po prostu tak wyrzucić. I nagle, oczywiście Słowem Bożym też dużo ludzi się inspiruje i naprawdę dużo ludzi jest zafascynowanych. Natomiast różnica pomiędzy takimi jakimiś Nostradamusami a Bożym Słowem jest ogromna. Zbierzcie teraz w oddziały, córko oddziałów. Obległ nas, laską będę bić w policzek sędziego Izraela, ale ty, Betlejem Efrata, choć jesteś najmniejszy wśród tysięcy w Judzie, z ciebie jednak wyjdzie mi ten,
który będzie władcą w Izraelu, a jego wyjścia są od dawna, od dni wiecznych. Dlatego wyda ich aż do czasu, kiedy rodząca porodzi, wtedy resztka jego braci wróci do synów Izraela. Powstanie i będzie paść w mocy Pana i w majestacie imienia Pana swego Boga i będą mieszkać w spokojnie, bo już będzie on wielki aż po krańce ziemi. Tutaj mamy oczywiście proroctwo dotyczące tego, gdzie się Mesjasz narodzi, tak? Czyli w Betlejem, choć jesteś najmniejszy wśród tysięcy w Judzie. Z ciebie jednak wyjdzie mi ten, który będzie władcą Izraela, a jego wyjścia są od dawna, od dni wiecznych. To też pokazuje to proroctwo, że jest od wieków istnieje, istnieje wiecznie. I że wyjdzie oczywiście z pokolenia Judy. Następne proroctwo, które się wypełni. Proroctwo na temat Judy oczywiście. To w tym momencie, kiedy Jakub wezwał swoich synów i powiedział: zbierzcie się, a oznajmię wam, co was spotka w waszych ostatnich dniach. Zbierzcie się i słuchajcie, synowie Jakuba, a słuchajcie waszego ojca Izraela. I tutaj w 8 wersecie przemawia do Judy i mówił do niego tak: Judo, to ciebie będę uchwalić twoi bracia, twoja ręka będzie na karku twoich nieprzyjaciół. Synowie twego ojca będą ci się kłaniać. Judo, szczenie lwie, wróciłeś od łupu, mój synu. Skłonił się i położył się jak lew i jak lwica. Któż go obudzi? Nie będzie odjęte berło od Judy, ani prawodawca z pomiędzy jego nóg. Aż przyjdzie Szylo, Mesjasz, i jemu będą posłuszne narody. Przywiąże do winorośli swoje ośle, a do wybornej winorośli oślątko swojej oślicy. Wypierze w winie swoją szatę, a we krwi winogron swoje odzienie. Jego oczy czerwone od wina, a zęby białe od mleka. Jak widzimy tutaj piękne proroctwo na temat Judy, na to, że z niego wyjdzie Mesjasz, że będzie królową na wieki. I dlatego na przykład, jak już Jerozolima została zniszczona i naród żydowski został wypędzony i żyli bez króla, oni już wtedy powinni zrozumieć to, że oni już nie mają na kogo czekać, bo proroctwo, które dotyczyło Mesjasza, choćby to, że wyjdzie z pokolenia Judy, że jest niemożliwe do wypełnienia w dzisiejszych czasach, tak? I tyle. I to jest bardzo ważne. I tutaj z tego widzimy fragmentu, że dokładnie, że Mesjasz miał wyjść z tego pokolenia. I później zresztą jest napisane w Księdze Objawienia, że zwyciężył lew o Jezusie, zwyciężył lew z pokolenia Judy, czyli wypełnienie tego proroctwa. Tutaj jest: skłonił się i położył się jak lew i jak lwica, któż go obudzi. Często jest porównywany właśnie Jezus do lwa. Wtedy jeden ze starszych powiedział do mnie: nie płacz, oto zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawida, aby otworzyć księgę i złamać 7 jej pieczęci. I zobaczyłem, oto między tronem i 4 stworzeniami i między starszymi stał baranek, jakby zabity, który miał 7 rogów, 7 oczu, które są 7 duchami Boga posłanymi na całą ziemię. I to się wypełnia wszystko w Chrystusie. I jeszcze bardzo piękne proroctwo dotyczące tego, że Mesjasz przyjdzie po tym, jak umrze, Jerozolima zostanie zniszczona. Jezus to przepowiedział też, powiedział o tym, że nie będzie tu kamień na kamieniu leżał. I w 70 roku została zrównana Jerozolima z ziemią. A po tych 62 tygodniach zostanie zabity Mesjasz, lecz nie za siebie, a lud księcia, który przyjdzie, zniszczy miasto i świątynię i jego koniec nastąpi wśród powodzi i do końca wojny są postanowione spustoszenia. Utrwali przymierze z wieloma przez 1 tydzień, a w połowie tego tygodnia sprawi, że ustanie ofiara spalana i ofiara z pokarmów, a przez mnóstwo obrzydliwości uczyni spustoszenia aż do końca i wyleje się to, co postanowione na tego, który ma być spustoszony. Widzimy tutaj, że zostanie zabity Mesjasz, lecz nie za siebie, bo został zabity za nas, za nasze grzechy. A lud księcia, który przyjdzie, zniszczy miasto i świątynię i jego koniec nastąpi wśród powodzi i do końca wojny są postanowione spustoszone. Naprawdę judaizm się skończył, jak została zniszczona świątynia. Judaizm nie ma w ogóle możliwości, nie miał przez tyle lat i nie ma dalej. Teraz świątynia jest odbudowywana, pierwsza ofiara została złożona. Ale judaizm nie ma sensu, tak? Po tym, jak oni stracili możliwość, po pierwsze, składania ofiar, służenia
świątyni, przy świątyni. To judaizm, ze względu na to, że zbawienie im daje wykonywanie prawa, to oni nie mają jak tego prawa wykonywać. Dlatego stworzyli sobie Talmud, tworzyli sobie różne inne księgi, co im daje jakoś... Po prostu stworzyli sobie baśnie, historię, tak jak mówi Słowo Boże, na podstawie Słowa Bożego, które w ogóle mijają się z rzeczywistością, ale dają im możliwość funkcjonowania dalej w tym po prostu zaciemnieniu, tak? Jak mówiliśmy w tamtym, przy tej zasłonie na ich sercach. I oni czekają teraz dalej na Mesjasza, tylko tym Mesjaszem, który zjednoczy wszystkie religie, co już się dzieje, bo mamy jedną wielką ekumenię na świecie, wszyscy ze sobą się jednają, wszyscy ze sobą tak się przytulają. I ten po prostu człowiek, który przyjdzie i jak będziecie widzieć po prostu, że wszystkie religie są razem, tak? To złączy je Antychryst, po prostu. I oni czekają na tego Mesjasza, który będzie przeciwieństwem Chrystusa. Będzie czynił znaki, będą czynione znaki cuda, ale już nie mocą Bożą, tylko raczej mocą demoniczną. I to wszystko zostanie razem zjednoczone, tak? Tylko to jest takie niebezpieczne, żeby właśnie nie słuchać tego, co mówiliśmy w tamtym odcinku. Ludzi, którzy interpretują Słowo Boże po swojemu, którzy nie uważają, że Jezus jest jedyną drogą, tak jak On uważał, i którzy prowadzą was naprawdę, tak naprawdę ślepi prowadzą ślepych w dziurę, z której nie ma odwrotu. I teraz chciałem przeczytać kilka proroctw, które dotyczą Jezusa, Jego ukrzyżowania, tego, jak to miało nastąpić, i na tym zakończymy, a resztę to już myślę, że każdy z was, jak będzie czytał, studiował Słowo Boże, to co chwila będzie się po prostu natykał na jakieś proroctwo o Jezusie. Któż uwierzył naszemu głoszeniu, a komu jest objawione ramię Pana? Wyrósł bowiem przed nim jak latorośl, jak korzeń ze suchej ziemi. Nie miał kształtu ani urody i gdy widzieliśmy go, nie było wyglądu, który by się nam podobał. Zgardzony i odrzucony przez ludzi, mąż boleści i doświadczony cierpieniem. I przed nim ukrywaliśmy jakby swoją twarz, wzgardzony tak, że mieliśmy go za nic. Zaprawdę on wziął na siebie nasze cierpienia i nosił naszą boleść, a my uważaliśmy, że jest zraniony, uderzony przez Boga i utrapiony. Lecz on był zraniony za nasze występki, starty za nasze nieprawości. Kara dla naszego pokoju była na nim, a jego ranami zostaliśmy uzdrowieni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas zboczył na swą drogę, a Pan włożył na niego nieprawość nas wszystkich. Uciśniony i gnębiony, ale nie otworzył swoich ust. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Zamilkł i nie otworzył swoich ust. Został zabrany z więzienia i z sądu. Kto wypowie jego pokolenie? Został bowiem wyrwany z ziemi żyjących i zraniony za przestępstwo mojego ludu. I wyznaczono mu grób z niegodziwcami, a z bogaczami była jego śmierć, choć nieprawości nie uczynił, ani nie znaleziono fałszu w jego ustach. I tu widzimy, że jak to się wypełniło, wyznaczono mu grób z niegodziwcami, bo umarł, ukrzyżowany został pomiędzy dwoma, tak, ludźmi niegodziwymi, a z bogaczami był jego śmierć, bo jak wiemy, został pogrzebany, bo wykupił go, tak? Jeden wierzący człowiek, który wykupił mu bardzo bogaty, bardzo drogi grobowiec pomiędzy po prostu bogaczami, tak, w Jerozolimie. Jak to się wszystko wypełnia, to jest niesamowite po prostu, jak to się wypełnia w Chrystusie. Lecz spodobało się Panu zetrzeć go i zgnieść, a po złożeniu swojego duszy na ofiarę za grzechy ujrzy swoje potomstwo, przedłuży swoje dni i to, co się podoba Panu przez jego rękę, szczęśliwie się spełni. Z udręki swojej duszy ujrzy owoc i nasyci się. Mój sprawiedliwy sługa swoim poznaniem usprawiedliwy wielu, bo sam poniesie ich nieprawości. Dlatego dam mu dział wśród wielkich, aby dzielił się zdobyczami, z mocarzami, ponieważ wylał swoją duszę na śmierć. Został zaliczony do przestępców, sam poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. To jest jedna rzecz. Psalm 22 też mówi o ukrzyżowaniu Jezusa. Tak i wprost, tak? I to jeszcze przed tym, jak ukrzyżowanie zostało w ogóle wymyślone. Czemu jesteś tak daleki od wybawienia mnie, od słów mego jęku?
Morze mój, wołam we dnie, a nie odzywasz się do mnie. W nocy, a nie mogę Cię uspokoić. Ale Ty jesteś święty, mieszkający wśród chwały Izraela. Tobie ufali, nasi ojcowie ufali, wyzwoliłeś ich. Do Ciebie wołali, zostali wybawieni. Tobie ufali i się nie zawiedli. Ja zaś jestem robakiem, a nie człowiekiem. Pośmiewiskiem ludzi i wzgardą ludu. Wszyscy, którzy mnie widzą, szydzą ze mnie, wykrzywiają usta, potrząsają głową, mówiąc: zaufał Panu, niech go wyzwoli, niech go ocali, skoro go kocha. Ale to Ty mnie wydobyłeś z łona, napełniłeś mnie ufnością jeszcze u piersi mojej matki. Na Ciebie byłem zdany od narodzenia, od łona matki Ty jesteś moim Bogiem. Nie oddalaj się ode mnie, bo utrapienie bliskie, a nie ma nikogo, kto by mnie wspomógł. Toczyło mnie mnóstwo cielców, osaczyły mnie byki Baszanu. Rozwarły się na mnie swe paszcze jak lew drapieżny i ryczący. Rozpłynąłem się jak woda i rozłączyły się wszystkie moje kości. Moje serce stało się jak wosk, roztopiło się w moim wnętrzu. Moja siła wyschła jak skorupa, a mój język przylgnął do podniebienia. Położyłeś mnie w prochu śmierci. Psy bowiem mnie osaczyły, obległa mnie zgraja złoczyńców, przebili moje ręce i nogi. To jest niesamowite. Mogę policzyć wszystkie moje kości, oni patrzą na mnie, przypatrują się. Dzielą między siebie moje szaty i o moją tunikę rzucają losy. To wszystko się wypełniło w Chrystusie, tak? Ale Ty, Panie, nie oddalaj się moją mocy moja, spiesz mi na ratunek. Ocal od miecza moją duszę, od mocy psów cenną duszę moją. Wybaw mnie z lwiej paszczy, bo i od rogów jednorożców mnie ocaliłeś. Będę głosił Twoje imię moim braciom. Będę Cię chwalił pośród zgromadzenia. Chwalcie Pana, Wy, którzy się Go boicie. Wysławiajcie Go, całe potomstwo Jakuba. Bójcie się Go, wszyscy potomkowie Izraela. Amen. Psalm 69. Wybaw mnie, Boże, bo wody się sięgają aż do mojej duszy. Grzęznę w głębokim błocie, gdzie nie ma dna. Dostałem się w głębokie wody i nurt nie porywa. Zmęczyłem się wołaniem, wyschło mi gardło, słabną moje oczy, gdy czekam na mojego Boga. Więcej niż włosów na mojej głowie z tych, którzy mnie nienawidzą bez powodu. Ci, którzy niesłusznie są moimi wrogami i chcą mnie zniszczyć, wzmocnili się. Musiałem zapłacić za to, czego nie zabrałem. Boże, Ty znasz moją głupotę, a moje grzechy nie są ukryte przed Tobą. Niech nie zaznają wstydu z mego powodu ci, którzy Ciebie oczekują. Panie Boże, z zastępów, niech nie rumienią się z mego powodu ci, którzy Ciebie szukają, Boże Izraela, bo dla Ciebie znoszę urąganie. Hańba okrywa moją twarz. Stałem się obcy dla moich braci, cudzoziemcem dla synów mojej matki. Bo gorliwość o Twój dom zżarła mnie i spadły na mnie urąganie urągających Tobie. Płakałem i martwiałem postem swą duszę, stało się to moją hańbą. Założyłem wór pokutny jako szaty i stałem się dla nich pośmiewiskiem. Mówili o mnie ci, którzy siedzą w bramie i byłem tematem pieśni pijaków. Ale ja kieruję swoją modlitwę do Ciebie, Panie, w czasie pomyślnym, Boże. Słuchaj mnie według Twego wielkiego miłosierdzia dla prawdy Twego zbawienia. Uwolnij mnie z błota, abym nie ugrzązł. Ocal mnie od tych, którzy mnie nienawidzą i z głębokich wód. Niech nie zaleją mnie wezbrane wody, ani nie pożre głębia i niech otchłań nie zamknie nade mną swej paszczy. Wysłuchaj mnie, Panie, bo dobre jest Twoje miłosierdzie. Według Twojej wielkiej litości spójrz na mnie. Nie zakrywaj Twojego oblicza przed swoim sługą, bo jestem w utrapieniu. Wysłuchaj mnie czym prędzej. Zbliż się do mojej duszy i wybaw ją, odkup mnie ze względu na mych wrogów. Ty znasz moją hańbę, mój wstyd i zniesławę. Przed Tobą są wszyscy moi wrogowie. Hańba złamała moje serce, ogarnęło mnie przygnębienie. Oczekiwałem współczującego, ale go nie było. Szukałem pocieszającego, ale nie znalazłem. Zamiast pokarmu podali mi żółć, a gdy pragnąłem, napoili mnie octem. Niech ich stół stanie się dla nich sidłem, a ich pomyślność pułapką. Widzimy nawet taki szczegół, że Jezusowi na krzyżu podali ocet, tak? Żółć. Podali mi żółć, a gdy pragnąłem, napili mnie octem. No, takie rzeczy się wypełniły, takie szczegóły. Tego po prostu, tego nie mógł napisać człowiek. Tego nie mógł przewidzieć człowiek. Jezus, niektórzy mówią, że Jezus sobie zaplanował wszystko, tak? Że Jezus po prostu przeczytał stare przymierze i sobie zaplanował sobie, gdzie się urodził, że mu podadzą ocet, że mu nie złamią nóg na krzyżu, sobie zaplanował. Ludzie, przecież to jest niemożliwe, to jest głupie, po prostu są wszystko głupie rzeczy, które ludzie sobie wymyślają, żeby klepnąć się, że są usprawiedliwieni, że nie muszą wierzyć, tak? W Boga.
że sądu nie ma i mogą żyć po swojemu. A jednak Słowo Boże jest tak dokładne, tak piękne, że tego się nie da po prostu ominąć. Nawet to, za ile Jezus srebrników zostanie sprzedany, tak? Zachariasz. Potem powiedziałem do nich, jeśli to jest dobre w waszych oczach, dajcie mi moją zapłatę, a jeśli nie, zaniechajcie jej. Odważyli więc moją zapłatę. 30 srebrników. Potem Pan powiedział do mnie, rzuć je przed garncarza. Wspaniała to zapłata, na jaką mnie tak drogo oszacowali. Wziąłem więc 30 srebrników i rzuciłem je przed garncarza w domu Pana. Jak wiemy, Judasz Iskariota sprzedał Jezusa tak za 30 srebrników, a później Żydzi, faryzeusze, którzy te 30 srebrników wzięli, nie włożyli ich do skarbca, bo powiedzieli, że to nie może iść na świątynię. To jest po prostu łapówka za wydanie niewinnej duszy. Kupili za to co? Pole garncarza, tak? To jest niesamowite, jak to wszystko, no to jest niesamowite, jak wszystko o Jezusie się wypełnia. Jak wszystko o Jezusie się wypełnia w starym, ze Starego Testamentu, jak Jezus to wszystko wypełnił. To jest klucz właśnie, i to jest ten klucz, i że Jezus jest Chrystusem, że Jezus jest Mesjaszem. Bez tego nie ma zrozumienia, w ogóle nie ma zrozumienia. No jak teraz przyjdzie Mesjasz, to na pewno nie zostanie ukrzyżowany. Nie może się wypełnić to Pismo po prostu. Nie może się wypełnić Słowo Boże. Wszystko, co się miało wypełnić, wypełniło się w Chrystusie. I teraz tak, Bóg też przestrzega przed fałszywymi prorokami. Przed ludźmi, którzy przyjdą i będą głosić coś, co nie jest Boże. Tak? I tacy prorocy już byli w Starym Testamencie. No i też są teraz, tak? Którzy głoszą coś o Chrystusie właśnie. Jak na przykład głoszenie, że Jezus był takim samym oświeconym człowiekiem jak Budda i ktoś tam jeszcze, że wkładają w Słowo Boże różne rzeczy, których teraz nie ma, i Pismo Święte przed tym przestrzega, i Bóg przed tym przestrzega. Zły, tak, może działać cuda, ale cuda nie są wyznacznikiem tego, czy ktoś jest od Boga, czy nie. Proroctwa różnego typu, które się nawet wypełniają, nie są wyznacznikiem tego, czy ktoś jest od Boga, czy nie. Te nauki, które oni głoszą, i te prawda, które oni mówią, muszą się zgadzać z tym, co mówi Słowo Boże. I tu chciałbym to też powiedzieć. To jest Bóg sam przed tym przestrzegał, o tym mówi. Księga Powtórzonego Prawa, 13 rozdział. Jeśli powstanie pośród was prorok, albo ktoś, kto ma sny, i ukaże ci znak lub cud, i stanie się ten znak albo cud, o którym ci oznajmi i powie, pójdź mi za innymi bogami, których ty nie znasz, i służmy im. Nie usłuchasz słów tego proroka ani tego, który ma sny, gdyż Pan wasz Bóg doświadcza was, aby poznać, czy miłujecie Pana swego Boga z całego swego serca i całą swoją duszą. Za Panem swoim Bogiem będziecie chodzić, Jego będziecie się bać, przestrzegać Jego przykazań i słuchać Jego głosu, będziecie Mu służyć i do Niego lgnąć. A ten prorok, albo ten, który ma sny, poniesie śmierć, gdyż namówił do odstępstwa od Pana, waszego Boga, który wyprowadził was z ziemi Egiptu, odkupił was z domu niewoli, by sprowadzić cię z drogi, którą Pan, twój Bóg, nakazał ci iść. W ten sposób wykorzenisz to zło spośród siebie. I pamiętajcie, że nie musicie takiego proroka zabijać, po prostu musicie za nim, musicie od niego odejść, tak? Okej? Okay. Oczywiście dla tych, co znają Słowo Boże, to jest wiadome. Nie będę się na tym rozwodził. Zrobimy osobny filmik na ten temat. I tyle. Pamiętajcie, że teraz, że przyjdą ludzie, będą czynić cuda. Nie idźcie za cudami. Nie idźcie za ludźmi, którzy głoszą wam coś nowego i wam się to podoba. Tylko sprawdzajcie to wszystko w Słowie Bożym. Jeżeli Słowo Boże mówi coś, co wam się nie podoba i jest gorsze od tego, co mówi dla was, to idźcie za tym gorszym, co mówi Słowo Boże, niż abyście mieli wpaść w sidła i iść z drogą, która się wydaje dobra, a jednak prowadzi na potępienie. I tego wam życzę. Trzymajcie się słowa po prostu, a będzie wszystko dobrze. Życzę wam wszystkiego dobrego, miłego dnia. Do zobaczenia następnym razem. Niech pokój Jezusa Chrystusa będzie z wami.
jeszcze nie oddałeś swojego życia Chrystusowi, a wiesz, że On jest Panem, wiesz, że to, co On głosi, jest prawdą i że Jezus jest Chrystusem, Mesjaszem, który jest Synem Bożym, przyszedł, umarł za Ciebie. Tak mówi Słowo Boże, wypełnił wszystko. Nie zwlekaj. Oddaj Mu swoje życie, czytaj Słowo Boże i badaj siebie, żebyś nie zszedł tam, gdzie nie chcesz zejść. Tak? Chwała Panu i zapraszam na następny odcinek. Thank you.